przykładem tutaj świetnym jest tej takiej spory, korelacji, są elementy w kulturze hip-hopowej, nie? Nie byłoby tancerzy, to DJ nie miałby dla kogo grać, tak? Nie byłoby DJ-a, to raper nie miałby do czego rapować, nie byłoby rapera, nie miałby komu, kto hype'ować imprezy, tak? W writerzy, którzy przenosili sztukę miejską gdzieś tam, tak? Początkowo w writerzy, wszyscy robili wszystko, tak? B-boy też musiał robić ten, bo on w ten sposób się tam gdzieś zaznaczył, tu byłem, tak? To jest wręcz antropologiczna kwestia, że człowiek od zawsze ma potrzebę gdzieś zostawiania się śladu po sobie, po swojej epoce. Dzięki temu mamy historię, się uczymy, tak? Gdzieś tam w jaskiniach prehistorycznych widzimy malowidła, jak ludzie gdzieś tam po sobie zostawiają. Tak uczymy się tej kultury. To jest fajne. I właśnie tak samo DJ-e, którzy... jacy są najlepsi DJ-e dla tancerzy? Tancerze. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Nie DJ, który coś tam segra, no, ale dobra, poproszono go o zagranie imprezy, idzie do tancerza i daj mi jakiś pendrive z tymi waszymi kawałkami. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Przeplach jest najlepszym DJ-em dla b-boyów, bo sam jest b-boyem, nie był, tylko jest b-boyem, tak? Bo to nie jest kwestia... Nie nazywajcie nas breakdancerami, tylko breakerami, tak? B-boy, tak? To jest właśnie tożsamość, to jest to co robię i tak jak KRS-One mówił, że hip-hop is not about what you do, hip-hop is about how you live. Rozumiecie, o co chodzi? To samo jest i z funkiem, i z tym wszystkim, to można tak troszeczkę przekładać. Ja mam. Krycha. Wsparcia. Daj mikrofon. Daj. Musi być uwieśniony. Ja chciałem jeszcze dorzucić od siebie w kwestii wsparcia. Jeżdżę 10 lat na eventy. W mojej świadomości wsparcie polegało głównie na tym, że się pojawiam. Że wspieram, raz nawet zorganizowałem warsztat z Tempsem. Ale tutaj te kolejna edycja polskiego popingu też nieźle otwiera świadomość, jakby poszerza to, co jeszcze mogę się dowiedzieć i tak w imieniu głównie swoim, ale też kto się podpisze pod moimi słowami, ten się podpisze. Dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że to robicie. Jeśli po prostu być może muszę zmienić swój sposób jakby tego feedbacku, no nie? Więc jeszcze raz dzięki. To ja może bym tylko zmodyfikował twoją wypowiedź o to, żeby tak dookoła powiedzieć dzięki, nie? Bo to jest dla nas wszystkich, że dzięki. 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 Tak naprawdę myślę, że Bienia się nie obrazi, bo on dobrze zrozumie moją wypowiedź. Bienia jest tutaj naczelnym koordynatorem wszystkiego, ale gdybyście tak podeszli, czasami tak rozkminili, że jak jest impreza popingowa, jestem poperem, to jest moja impreza. Rozumiecie? Prosta konkluzja. Impreza popingowa, ja jestem poperem, czyli to jest moja impreza, czyli ja za nią odpowiadam. Rozumiecie? Ja ją współorganizuję. Tak? I takie podziękowanie sobie za to, że jesteśmy, to jest jak najbardziej, nie ma tutaj nawet krzty przesady. To jest to, że dzięki nam to się tutaj odbywa. I dlatego też powinniśmy brać odpowiedzialność za te imprezy. Dokładnie. Bo doszliśmy do tego momentu, że mamy popingowe imprezy. Już nie musimy być dodatkiem do innych imprez, więc jeżeli mamy swoje imprezy, no wy o tym mówiliście, że trzeba udostępniać. Ja kilka razy prosiłem o to, a potem no oczywiście były osoby, które udostępniały wydarzenie, ale no tylko, no było tam, wiecie, z 3 lajki i z 5 udostępnień. No mi to trochę głupio wręcz o to prosić, bo mi się wydaje, że to powinien być nie obowiązek, tylko oczywista poczucie sprawa. Poczucie odpowiedzialności. Tak, że jeżeli, no to jest dobra, no to jest tylko popingowa impreza, no to jest link. Ile mi to zajmie? Co mnie to kosztuje? Wrzucić to na Insta, na Face'a i tyle. I to się niesie. Nie powinieneś prosić ludzi, żeby... Tak, tak. To w ogóle nie powinno tak wyglądać. Ja musiałem to robić. Ja co roku w ogóle pisałem do wielu osób po prostu prywatne wiadomości. Ej, zioma, padasz? W tym roku tego nie zrobiłem pierwszy raz i dlatego jest tak mało osób. Potem i tak to zrobiłem, żeby tych osób było więcej. Ale no moim zdaniem powinniśmy właśnie czuć taką odpowiedzialność. Co prawda wy wszyscy tu jesteście, więc i tak raczej was to nie dotyczy, ale wy jak tam to oglądacie, to tak, was dotyczy. Nie udostępniałeś? Nie przyjechałeś? Co? Dobra. Nie wiesz? Nie wiesz. Dowiedziemy cię z Marią. Ktoś? Jakieś pytania jeszcze do nas? Czy ma ktoś jakieś pytanie? Ale na nie. Albo coś chcę po prostu dodać. Coś powiedzieć, dodać. O nie.
Raz, dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, ja mam pytanie. Jak sobie wyobrażacie popping za 5, 10 i 15 lat? Kto pierwszy? Jestem trochę czarnowidzem. Mi się wydaje, że trochę nasza scena się przerzedzi. Mi się wydaje, że po prostu czasy zmierzają do tego, że młodzi widząc wszystko na YouTubie, albo nawet na żywo widząc, że coś jest super, im to albo wystarczy, albo ich to przestraszy, że o kurde, ja nie dam rady tak. I mi się wydaje, że z czasem to cały czas się właśnie teraz rozwija, to o czym mówię. Bo tak jak mówiłem kilka razy, mamy naprawdę na wysokim poziomie scenę. Mamy już takich puperów, że są zapraszani za granicę, prowadzą tam zajęcia, prowadzą tam, sedziują imprezy. I mi się wydaje, że trochę pojawia się taki problem, że mamy bardzo początkujących puperów albo już tych takich super top. I to trochę odstrasza. I ja się trochę tego boję, że w momencie, kiedy cały czas oceniamy siebie i oceniamy innych, to dążymy do tego, żeby właśnie nasza scena się przerzedziła, że ci, którzy są zmotywowani i naprawdę chcą to zrobić, żeby być na topie, to oni to będą robić, a cała reszta albo im wystarcza życie w internecie, albo po prostu się boją tego, żeby pojechać gdzieś i zrobić sobie progres po prostu. Z mojej strony wydaje... Szybko. Ja nie mam dużo do powiedzenia. Ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało za parę lat, bo wydaje mi się, że mało komu tutaj, zwłaszcza siedzących z przodu, wydawałoby się, że będziemy mieli imprezę, na której będzie Kid Boogie, Donkyun, wiesz, będzie tyle ludzi z zagranicy, potem miesiąc później będzie Art of Popping. Nikt czegoś takiego by sobie nie wyobrażał. Wydaje mi się, że bardziej problem siedzi w głowach ludzi, którzy myślą, że żeby budować i żeby zaistnieć, trzeba wygrywać. Wcale nie trzeba wygrywać. Wydaje mi się, że po prostu trzeba chcieć w tym być, trzeba chcieć budować i budować relacje. Ja nigdy nie wygrałem żadnych zawodów, nie wygram prawdopodobnie, chyba że będę startował tylko ja. Ale jestem po prostu cymbałem, no i lubię to, uwielbiam tych ludzi, uwielbiam jeździć na zawody. Z drugiej strony zobaczcie, że właśnie koleś powiedział, że nigdy nie wygrał żadnych zawodów, ale ja sobie w tym momencie nie znam. Nawet nie za 5, 10, 15 lat, ja sobie teraz nie wyobrażam, żeby nasza scena mogła funkcjonować bez niego. Czy bez ciebie, okej? Okay? To jest na tej zasadzie. I teraz ja za te 5, 10, 15 lat, obserwując to, co się wydarzyło już ze sceną, owszem, gadamy, że są jakieś rzeczy, którym mamy coś do zarzucenia, ale z drugiej strony też trzeba zrozumieć, że po co o tym mówimy, bo my ciągle widzimy rozwój tej sceny, ciągle widzimy, że ona się buduje i po prostu dalej chcemy, żeby się budowała. Wspomnieli chłopaki o eventach na 40 osób, o eventach na 7 osób. Nas teraz przyjechało mało, jest nas więcej niż na tamtych eventach. Okay? Były eventy z brakiem osób, tak, także też jest to więcej, nie? Ja osobiście z taką mam małą nadzieję, taką wizję, że za 5, 10, 15 lat, nawet jeżeli ta scena będzie mniejsza, to będzie bardziej sprecyzowana i wyższej jakości. I za 5, 10, 15 lat w Polsce wydaje mi się, że widzę trochę więcej wejścia w konkret. Rozmawialiśmy o tym, że MedChat jest konkretnym na przykład typem od mechaniki, tak? A ktoś tam może być Wave-O-Matic, był od Wave'ów i Papeta, tak? A Poppin Pete jest od robienia popów. Ja widzę rozwój naszej sceny w ten sposób za 5, 10, 15 lat. Ona będzie. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że popping polski będzie i będzie mocny. Wydaje mi się, że po prostu będzie bardziej taki ten robi to, ten robi tamto, ten robi tamto. Będzie mniej osób, które robią wszystko. Po prostu. To by się przydało. Ale ja uważam, że to jest akurat spoko. Jedno i drugie, tak? Że gdzieś tam teraz mamy dużo tancerzy, którzy robią wszystko, bo jest też dużo turniejów tańca i na turniejach tańca trzeba pokazać więcej. Ale będzie też coraz więcej graczy, którzy po prostu chcą pokazać, a lubię wygiąć sobie rękę w łokciu. Na przykład, tak? Albo popracować realnie. I umiem. Czy na przykład Kacper umie wygiąć sobie nogi w kostkach i coś powie teraz. Cześć, umiem sobie wygiąć nogi w kostkach, ale nie o to mi chodzi. Chciałbym się niestety zgodzić z mieniem. Wszystko co powiedziałeś, bo uważam, że to jest dosyć negatywne zjawisko i ja to mówię z perspektywy Łodzi, która generalnie jeśli chodzi o popping to nie istnieje,
szukacie na mapie takiego miasta Łódź i generalnie widzicie trzy osoby, czyli mnie, Mateusza i Kosmę Wysokińskiego, gdzie tak naprawdę ja z Kosmą nigdy się nie widziałem. Kiedyś z Mateuszem się próbowaliśmy zrobić jakiś tam street w Łodzi. Pamiętam, że była nawet grupa na Facebooku, nie wiem, coś tam ustaliliśmy, będzie street. Tak, super, będzie street, zajebiście, 12 osób. Przyszliśmy we dwóch. No i w sumie to tak, no, poszliśmy do domu, bo już tak się brzydko robiło i czekaliśmy na nich i przez półtorej godziny nie było. Super, że się zgadzasz z mnie w sensie tym negatywnym, ale jesteście tutaj, okej? Okay? Tak, ale chodzi mi o to, że na przykład w Łodzi jest taki problem. Ja próbowałem zrobić kawałek chociaż sceny, zacząć kogoś edukować, chociaż no wiadomo, że to też potrzeba tego trochę więcej skilla. Kosma teraz jest. Kosma prowadzi zajęcia, do niego przychodzą cztery osoby. Cztery osoby, które przychodziły do mnie, jak ja prowadziłem, dokładnie takie same zajęcia. Nawet z tych sześciu osób, które do mnie przychodziły, do niego przychodzą cztery. I za każdym razem, z każdym miesiącem, to jest mniej. I nie sądzę, żeby to było przez to, że on prowadzi złe zajęcia, po prostu nie wiem, jakoś nie ma tego, tej takiej konsekwencji w tym przychodzeniu właśnie, czego nie ma tego zaangażowania. Koniec, ja powiem tak. Ja prowadzę sztos zajęcie na przykład. No całkiem fajne. Całkiem ci idzie. Tak, i po prostu jestem sztosem. I powiem ci tak, jakiś czas temu zacząłem, bo pochodzę z Radomia, przeprowadziłem się na Opolszczyznę. Parę lat temu zacząłem prowadzić zajęcia w Opolu, w mieście, w którym słowa popping nie znał nikt. Absolutnie nikt. Spotkałem ludzi, którzy mówili, że tańczą hip-hop. Jak im powiedziałem, że tańczę popping, to musiałem mówić to, co powiedział Pico. Takie electric boogie. Okej, oni nie mieli pojęcia, co to jest popping. I zaczynałem zajęcia z nikim. Albo z jedną osobą. Nikt sobie dawał radę. Ta jedna osoba wymiękła. Niki całkiem spoko. Ale aktualnie jest właśnie. Jest Funky Olive, jest Mruwa, jest Piszczek. Tak, to są osoby, które w tym mieście zostały i tańczą ten popping. Teraz jestem w Białobrzegach. Prowadzę sztos zajęcia. Aktualnie mam osób zero. To nie ma znaczenia, ile masz tych osób. Znowu. Tak, ale z drugiej strony prowadzę też zajęcia w Krakowie, Olkuszu i tych osób trochę mam. Jestem zadowolony. Powiem wam, że jak stanę przed lustrem na zajęciach, samym się wydaje, że są srogie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że no, my musimy czasami poprowadzić zajęcia dla jednej osoby, dla dwóch, tak samo jak dla 50. I w końcu w ten sposób zbudujesz. Ja jestem zdumny z tego, co mam, a nie, że myślę o tym, że mogło być więcej. Ja na tej bazie wiem, że się popping w Opolu może rozrosnąć, bo są stworzone trzy osoby, które tam szmacą ten popping. Ale to wymagało kilku lat. Kilku ładnych lat. Też trzeba dodać, że nie można nikogo zmuszać, żeby był częścią kultury. Jeżeli ktoś na przykład, komuś wystarczy tylko nauczenie się na przykład wave'a jedną ręką i to już mu jest do szczęścia wystarczające i nie chce się jakoś utożsamiać z jakąś grupką osób, no to proszę bardzo, ale są osoby, które jakby się wgłębią w sam popping, zobaczą jakby czym to jest jeszcze na naszych polskich warunkach, się zainspirują i będą rosnąć i to rozwijać. Dokładnie. No tak, a w Łodzi jeszcze, sorry, jeszcze tylko chwilę, u nas była też taka opcja, że no kilka osób nazywało się popperami. Przed tym właśnie naszym streetem dwuosobowym, który się bardzo szybko skończył. I potem streetie zniknęli. Nie ma ich. Oni w ogóle, nie wiem, usunęli się z życia publicznego. Nagle w ogóle nigdzie ich nie widać. Kompletnie nikt nawet tych ksyw nie pamięta, bo tak jakby ich nigdy nie było. I po prostu po jednym streetie tak naprawdę okazało się, że no jest nas dwóch, no teraz trzech. Więc w sumie... Co? Fajnie jesteście, prawda? Jest was trzech, wszyscy trzech jesteście? Nie. No to dwóch was tutaj jest. Sztos, no to jest dużo. Stary, dwie osoby. No patrz, na sterze trójka. No wcześniej było na 60% panie. Dwie osoby z Łodzi są w tym momencie w Olsztynie na evencie Polski Popping. Pamiętasz film Breaking? I masz trójka. No. Wszyscy ten film znam. Ta trójka sprawiła, że... Ja też prowadziłam 5 lat zajęcia po polu, dance polu i miałam... Po 5 latach tyle ludzi przychodziło mi, że mi się nie mieścili na sali, ale jak wyjechałam z Opola, to z tych naprawdę wielu osób zostało tylko kilka, które są oddane temu tańcowi, tej kulturze. I one dalej jakby tworzą to już podczas mojej nieobecności. Ale no i jakby się zrobił przesiew, więc zawsze to ziarno gdzieś padnie na jakiś podatny grunt i gdzieś tam sobie to urośnie. Więc tak jak mówisz, no też nie wszystkich można zmuszać, bo też miałam osoby, które chciały przyjść się pobawić po prostu i sobie potańczyć i ja jakby to szanowałam. No, szacunek trzeba mieć do każdego właśnie człowieka i każdej formy tańca,
ale jak gdzieś widziałam, że ktoś podłapuje i chce wiedzieć więcej, to od razu. To daje się mówiąc. Od razu dawałam mu więcej, wysyłałam filmiki, tu sobie zobacz to, tamto, potem już oni to podłapywali i sami zaczynali szukać. Mało tego, tak naprawdę te osoby, które chcą się nauczyć, tylko wystarczy im wave lewą ręką, albo chcą się tylko spocić na zajęciach, albo chcieliby nauczyć się dwóch kroczków, a nie chcą wejść głębiej, no tak naprawdę oni też weszli głębiej, bo wspierają naszą kulturę. Bo przychodzą na te zajęcia. No i to otwiera bramę. Tak, może to otwiera. Bo to nie będzie też tak, że oni od razu się zajarają całą kulturą, historią i tak dalej. Oni muszą najpierw się tym dobrze bawić. Albo tym jednym prowadzącym zajęcia, a później się jarają wszystkim, nie? Moi drodzy, tym oto pozytywnym akcentem kończymy panel dyskusyjny. Sharing is caring. Moi drodzy, dawajmy, to będzie nam dawane. Pan Paweł jeszcze, tak? Pan Paweł. Chciałem podsumować tak. Co tak dziwne? A niby raper, nie? A nie umie. Tak, żebyśmy jakoś doszli do jakiegoś wniosku takiego, tak naprawdę, co my tutaj, o czym my gadamy, bo można by tak jakoś wyciągnąć błędny pogląd, że tak po prostu sobie słodko pogadaliśmy, pożaliliśmy się i tak dalej. Powiem krótko, no jesteśmy tutaj z jakichś oczywistych powodów. Ta impreza nazywa się Polski Popping. Jesteśmy Polakami, jesteśmy popperami. Wszystko się zgadza. Czyli jesteśmy tutaj na tej imprezie, żeby wspierać to, co ta impreza oznacza. Po co to wszystko tutaj mówimy i po co tak naprawdę o tym sobie gadamy, jak zauważyła też Alona, czasami po raz któryś tam enty powielamy te same problemy. Jesteśmy specyficznym ruchem, specyficzną kulturą. Nie trzyma naszej kultury w ryzach jakaś sposób sformalizowania tego, czy poprzez struktury sportowe, poprzez obowiązkowe wpłaty, może jakby działało to w jakichś strukturach federacyjnych i każdy z was musiałby rocznie zapłacić składkę w jakiejś wysokości, to przez cały rok chodzilibyście później na trening, chociażby z tego względu, że za to zapłaciliście. Tego u nas nie ma i podejrzewam, że nigdy nie będzie, bo tak naprawdę no, ten ruch jest na tyle specyficzny, że chociaż oczywiście są próby zamykania tego wszystkiego w jakichś takich formułach. Ja nie będę tego też poddawał żadnej ocenie, bo to nie czas i miejsce na to, ale musicie wiedzieć, że tak naprawdę jedynym budulcem tego wszystkiego jest nasz szacunek. To, że na przykład twój ziomek przegrywa imprezę i tak jak powiedział Bali, podejdzie drugi ziomek i mu powie, stary, dobrze było, naprawdę dałeś fajny hype, albo nawet żeby się nie silić na jakąś kurtuazję, nawet jeśli było słabo, to powiedzieć, stary, no nie poszło ci dzisiaj, ale kurde, no tak jak cytat kawałka house'owego, hype'owego, fajnego, show me your love, tak, na tej zasadzie, że ten respekt to jest podstawa, to nas trzyma, to jest klej, który nas scala, tak, jeśli będziemy tylko i wyłącznie polegać na takim właśnie wygrywaniu i takim patrzeniu na to przez pryzmat sukcesu, nie każdy ma szansę zaistnienia w jakimś show biznesie z tym, nie każdy dostanie się do programu, nie każdy ten program wygra, nie każdy w tym programie zrobi karierę, nie każdy też będzie wygrywał cały czas imprezy i nie każdy wygra w ogóle jakąkolwiek imprezę, tak? Natomiast szacunku nie buduje się w ten sposób tutaj. Wiadomo, że jest respekt, jest szacunek, jeśli ktoś imprezę tą rozwali, to jest taki naturalny po prostu odruch, że no tak jak ktoś strzeli gola, tak jak ktoś walnie gola na meczu, no to się tym jaramy, nie jaramy się tym, że ktoś wbił aut i ale fajny aut, ziomek, nie? Tylko no chcemy mieć efekty. Efektem w piłce nożnej jest po prostu gol. Ale tutaj w tej kulturze musimy pamiętać o tym czymś bardzo ważnym, nie? Że to nie tylko na tym polega, dlatego że pytanie o to, czy będę miał kryzys, czy będę miał słaby moment w tańcu, to nie jest pytanie czy, tylko to jest pytanie kiedy. Bo wszyscy przez to przechodzimy. I nawet jeśli teraz masz swój moment, gdzie masz za sobą kilka wygranych z rzędu turniejów, przyjdzie ten pierwszy turniej, który przegrasz. A po nim przyjdzie może i następny. Popatrzcie na polskich skoczków, tak? Też ulegamy czemuś takiemu. Był ten Stok skakał w tamtym sezonie, był mistrzem, ale kocur, tak? Teraz gdzieś się noga podwinie, o, ale beznadziejnie. Nawet sytuacja gdzieś do niedawna skoków, gdzie była jedna runda, tak, gdzie Polacy byli tam jakieś 17, 20 któreś miejsce i już wszyscy, ale żenada, ale tragedia i tam już wszyscy u mnie w rodzinie, ale ten w ogóle jak dali ciało, jak to tak może na mistrzostwa świata? Przerwa, co się stało, że dwóch Polaków na podium, tak? Pierwsze i drugie miejsce. To jest trochę loterii, trochę szczęścia, trochę naszego skillu, ale tak naprawdę właśnie to, co nas scala, to jest pasja. Mówiąc najbardziej
może to jest oczywista oczywistość, ale pasja. Dziś wygram, dziś przegram, ale jaram się tym, że przybiłem tą pionę z kimś, że ktoś mi przybił tą pionę, że jesteśmy, że tak naprawdę, słuchajcie, jak jest after, to nie ma już momentu, że ty dzisiaj wygrałeś turniej, to ty jesteś dzisiaj fajniejszy na tej afterce. Nie, bo jesteś takim samym moim ziomem i na tej afterce może się potem okazać, że zrobisz 1000 razy lepsze rzeczy i może nawet wszyscy będą pamiętali później twoje sety z afterki, bo dostałeś ducha po prostu i zrobiłeś ogień na tej afterce, tak? Także wiecie, to wychodzi poza dużo, wszystko jest ważne. Ważne są te puchary, dyplomy, zwycięstwa, to jest wszystko fajne, tylko że nie na tym powinniśmy to trzymać, nie to powinno nas definiować. To musi być, do tego musimy dążyć i walczyć, ale to jest taka fajna okoliczność tego wszystkiego, dodatek. Możecie mi wierzyć albo nie, bo to jest kultura, tak? A kultura to jest coś więcej niż tylko takie proste rzeczy. A propos takich najlepszych pokazów, to tylko anegdotką chciałem zakończyć, moja ekipa, bo wy mówicie o pokazie dla dwóch osób i tak dalej. Moja ekipa kiedyś miała pokaz charytatywny w schronisku dla zwierząt i jako widowni mieliśmy psy. Po prostu tańczyliśmy sokę, co dostał pies i coś tam zamachnął Zolski, a tam pies. To był showcase. Dobra, słuchajcie, jeszcze przekażę. Where my dog's at? Słuchajcie, przekażę jeszcze Adrianowi Majka. A propos też tylko tego, co Paweł powiedział z tym szacunkiem. Pamiętajmy, że on działa w kilka stron. Szanujcie siebie samych, szanujcie innych tancerzy, szanujcie kulturę i scenę, ale wymagajcie też tego samego od innych, tak? Żeby uszanowali was, żeby scena was szanowała itp. itd. Okay? Nie róbmy tak, że tylko żądamy szacunku. Okazujmy go także. Okay? Z pełnym szacunkiem, Lipski. W sumie już tak na zakończenie chciałbym powiedzieć tak, jak już skończy się ta impreza, w ogóle Damian, dziękujemy bardzo za tą imprezę, bo brawo, to jest bardzo ważne. Jak ja to mówię, jak się już rozejdziemy, to wtedy zobaczymy, jak to wszystko, co tutaj mniej więcej się powiedziało, zostało mniej więcej, mniej bardziej, dla tych mniej bardziej oświeconych, kto przyjął bardziej, kto przyjął mniej. Wszystko okaże się w praniu, w praktyce i że jest to impreza Polski Popping, to powiem tylko tyle na zakończenie. Szczęść Boże i keep it funky!